Ten deser to prawdziwy hit słodkiego stołu. Nie dość, że robi się go szybko, to jeszcze tak obłędnie smakuje jak batoniki Kinder Country. Dosłownie, tylko lepsze, bo domowe. Pięknie prezentuje się na słodkim stole i znika w mgnieniu oka. Jeżeli macie ochotę wykonać ze mną ten przepis, zapraszam do dalszej części filmu, gdzie pokażę Wam krok po kroku, jak go zrobić. Zaczynamy od przygotowania baz do kremów, które robimy dzień wcześniej i najpierw śmietankę doprowadzamy prawie do wrzenia, mocno podgrzewamy, a następnie do jednej części dodajemy białą czekoladę, rozpuszczamy i studzimy do temperatury pokojowej. Kiedy będzie już wystudzona, wkładamy na noc do lodówki. W ten sam sposób przygotowujemy również bazę do mlecznej czekolady i tutaj też śmietankę podgrzewamy, nie gotujemy, ściągamy z palnika, dodajemy pastylki czekoladowe, całość rozpuszczamy, studzimy, a następnie na noc wkładamy do lodówki. Następnego dnia każdą z tych baz osobno ubijamy z mascarpone na sztywny krem. W ten sam sposób przygotowujemy również krem na mlecznej czekoladzie. Do jasnego kremu dodajemy dodatkowo płatki kangus, one tu sprawdzają się najlepiej, ale możecie użyć też ryżu preparowanego czy pszenicy ekspandowanej. Wszystko zależy od Was. I teraz zaczynamy już składać nasze deserki. Ja tutaj biorę sobie herbatniki i kruszę je na takiej mniejszej wielkości kawałki, ale nie mielę na pył. Tutaj akurat taka wielkość pokruszonych herbatników będzie najlepsza. Mniej więcej jeden herbatnik wychodzi na jeden słoiczek, w zależności od tego, jaką macie ich pojemność. Następnie na herbatniki wykładam po około łyżeczce takiego kremu jasnego, który następnie też przykrywam znowu pokruszonymi herbatnikami. Następnie na herbatnikach układam krem z mlecznej czekolady. I teraz pozostało położyć na górę już tylko płatki kangus, a później udekorować małym kwadracikiem czekoladek Kinder Country. Jeżeli zależy Wam na efekcie chrupnięcia, to polecam składać ten deser w dniu podania.
I w ten oto prosty sposób nasze przepyszne deserki Kinder Country są już gotowe. Zobaczycie, że będą hitem na Waszych słodkich stołach czy kinderbalach. Są przepyszne. To jest jeden z moich ulubionych deserów. Mam nadzieję, że przepis Wam się spodoba i z niego skorzystacie, a jeżeli tak, to tradycyjnie zachęcam Was do kliknięcia łapki w górę i subskrypcji kanału. Ja już za dzisiaj Wam dziękuję. Do zobaczenia również na moich mediach społecznościowych. Życzę Wam wszystkiego smacznego.